Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Tackle Tuesday, 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. No i jedziemy, co tu dużo ukrywać, jak co tydzień gramy. Póki jest okazja, jest możliwość, no to walczymy, walczymy, walczymy. Witam cię, Soul. Witam, 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 witam. I jedziemy za moment, słuchajcie, z tematem. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Na 20 sekund do rozpoczęcia. Do pierwszej partyjki. No i go. Świetnie, jeszcze raz przypomnę, zbiórka fantastyczna. Po prostu jesteście najlepszymi widzami. Tutaj nie będę się podlizywał, ale taka jest prawda. Wielkie serca. No dobra, lecimy. Przeciwnik, mistrz Schwide z Holandii. Widać, ok. Skoczek F6. G6, dobra, czy D5 będzie? Nie, obrona królewsko-indyjska. Chociaż ja tutaj sobie pogram jakoś tak trochę inaczej, przez G3 sobie zagram, żeby nie wchodzić może w jakieś super teorie tutaj z przeciwnikiem. I przepchamy pionka, dlaczego by nie? Tak po prostu. Skoczek na E2 wygląda dziwnie. Roszada. Pewnie tutaj skoczek sobie wjedzie. H3 się przyda, tak mi się wydaje. Tutaj bronimy. I co dalej? Cóż dalej? Ja tutaj mam grać. Niech mi ktoś powie, bo nie wiem niestety. Czy żyć mam z kobietą, czy żyć bez kobiety? Ale zaraz, czy ja nie mogę tak zagrać? Skoczek, bije, bije i co? I tutaj rąbię? Mogę tak. Uciekaj, skoczku. Przecież skoczek E2 tu świetnie broni. A potem zagram skoczkiem na G3, jeżeli on wróci. A wrócił. No i skoczek G3 jeszcze pięknie broni. Jeszcze F5 będzie to bardzo dobrze broniło do samego końca. No, wyczuwacie 7 punktów, wyczuwacie 8 punktów. Wszystko się okaże w praniu. No dobra, wyprowadźmy figurę bez zbędnego tutaj jakiegoś myślenia. Zostawmy tutaj sobie ruch. Zagrajmy sobie ruch B3, żeby zagrać A3. I B4, tylko że jak zagram tak, on mi tak, ja tu, on tu i tu mi wejdzie, więc nie za bardzo mi się to kalkuluje, ale już B3 zawsze troszeczkę podziała tutaj, tam do końca jak się wymieni, to co to z tego będzie? To w sumie nie wiem. W sumie nie wiem, ale zagram sobie Hetman D2. Ja jednak poszedł ten skubany. No to co? Bije. No bije. No dobra, zbiłem to i co? On zbije i zbije silnego gońca? Dobrze widzę? No dobrze chyba, nie? No i skoczek. Teraz jak on wybije, będę miał świetne gońce. Królem sobie zejdę. Wieża G1. Szybka partia idzie, słuchajcie. A tutaj nie biorę sobie jakości teraz w ciekawy sposób. Wieża nie może nigdzie uciec. No... Co tak musi zagrać, to chyba jest najlepsze rozwiązanie w tej całej układance. Po prostu bije. Tak może zagrać, a tu zwiążę, nie będzie mógł mi wieży zbić. Ale i tak jest pionek więcej, w razie czego jakbym oddał wieżę. Niby to jest potwór, ale teraz już chyba jest dobrze w miarę. Dobra, inną możliwość tu przeciwnik zauważył. Może tak w ogóle zagramy sobie, żeby mieć opcję na szacha. Szach zawsze może zaistnieć, ale zagrajmy sobie wieżą. Zawsze też są opcje tutaj straszenia. Chociaż szach i skoczek mógłby być niezły. Ale jednak wprowadzenie figury bardziej mi się to... jakoś tak bardziej się chce to zagrać. F4 grozi. Myślę, że tu na spokojnie, ale to też oczywiście zawsze jak gadam, że o, na spokojnie już wygrana, to wtedy przegrywam. Ale no tutaj myślę, że to znowu to samo. Wymiana? No dobra, jak najbardziej, jak najchętniej. Gdzieś to słyszałem. Chyba wiem od kogo. F4, no i pole E5 zajęte. Skoczek wchodzi. No nie, no tu jest dobrze. Tu jest bardzo dobrze. Skoczek C5 oczywiście może podziałać. Okej, gramy. Aha, sprytnie, sprytnie, bo on potem tutaj... Dobra, on zagra tak teraz. Na pewno tak zagra. Zagramy skoczek F5. Już będę straszył takim ruchem, tylko że goniec tu ruszy. Jak wieża zagra tu, to po prostu chyba wieżą na B1 zagram.
Okej, okay, on od razu tędy poszedł, dobra. Goniec F3 się zawsze przyda z tej strony. No wieża A4, wieża tu, goniec zawsze odpędzi wieżę z A4. Dobra, wieża B1, nie muszę się nigdzie śpieszyć, mam przewagę materialną. Jeszcze mogę... Co? Naprawdę? No biorę, wiem, że skoczek chce wejść mi tego pionka skosić, ale ja nie muszę... Ja mogę sobie twardo to bronić. Dlaczego on twardo tego nie bronić? Wejdzie tutaj skoczek. To jeszcze wieża B3. Dobra. Na pionka. Niech się pomęczy. Jeszcze nie wpuszczą skoczka na C4. Tak, teksty od Mariancella. Pozdrawiamy serdecznie. I cieplutko serdecznie. Z Marianem się znamy, także on się nie obraża na takie rzeczy. To mimo woli, wiecie, to się słyszy, to się powtarza. Nie robię tego świadomie. No to co, na spokojnie, królem podejdźmy sobie. Po prostu przeciwnik, myślę, że kończą mu się powoli ruchy, mam nadzieję. Może wieża na C6 z planem takim, tylko że on mi zasłoni oczywiście teraz ruch skoczkiem. Mogę tak zagrać. O właśnie. I tutaj. Myślę, że tutaj przytrzymam już pionka. Skoczki w ogóle stoją fatalnie w tej sytuacji. No dobra. Teraz wieża aktywnie. Król pójdzie tu zapewne. No to przejdźmy tędy. Tu jakiś szach grozi. Dajmy szacha. Co tam? Stać nas podejście królem. To już tak sobie gram po prostu, żeby sobie coś zagrać. Skoczek jeszcze tu ogranicza tego gońca. No myślę, że totalny paraliż w tej sytuacji. Nie ma co grać. No ale gra dalej. Słusznie zresztą. Tu mi atakuje pionka. Dobra. Nic konkretnego. Dobra, wracam, żeby bronić. Nieco na wyczekanie, teraz już sobie pograjmy tak i tak, może w ten sposób. Okej, okay, no i chyba będę chciał tu nawet poświęcić wieżę. Czas się skończył, no dobra, mamy punkcik. Ale to i tak jest wygrana partia, to chyba widać gołym okiem. No tak, na spokojnie wyszło, to się zgadza. No mamy punkcik, jest dobrze. Jest punkcik, jest dobrze. Kto tu gra z naszych? Sobie szybko zerknijmy. Bo już ci lepsi nasi pokończyli. No dobra, to czekamy sobie na koniec pierwszej rundy. Dominacja genetyczna, fajnie nazwane. No tak, no to była taka typowa dominacja. Z ruchu na ruch się pozycja czarnych zacieśniała, a moje figury zaczynały tutaj dominować. Faktycznie to tak było. Tak to można było odebrać. No dobra, cyk, 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 klikamy, odświeżamy. Słuchajcie, czy tylko ja mam takie wrażenie, czy wam też tak czas szybko leci, bo... Kurczę, Felek, no niedawno jeszcze były święta Bożego Narodzenia, a już mamy praktycznie wiosnę. To aż nieprawdopodobne, co się dzieje. Nie wiem, takie mam wrażenie, że ten czas tak ucieka. Czy ten czas zawsze ucieka tak szybko po 25 roku życia? Czy to prawda? Ktoś potwierdza? No szybciej nawet, no właśnie. Kurczę, Felek. Ty Kacprze, a powiedz mi, a ty masz ile lat teraz? Pulchny? Już nie jesteś pulchny. Ale nik jak zawsze, ten sam. 23 kilo mniej. Może już teraz więcej? Ty Kacper, masz chyba ze 25, tak? Czy więcej?
Cztery dychy i ucieka jeszcze szybciej. Kurczę, to jest okropne. O rety, gramy z polskim zawodnikiem. Ja ostatnio mam szczęście do Polaków. Ale Antoni Kozak. O, pozdrawiam Antka Kozaka. Grałem z Antkiem na żywo. To już jest prawie mistrz międzynarodowy. No, lecimy. Okej, D4. Chyba tłukliśmy nawet partię królewsko-indyjską wcześniej. Dobra. Tutaj nie ma, zmiłuj się. Dobra, wyprowadźmy każdą figurę. No nie musisz się tutaj chwalić, Kacper. Nie musisz. Goniec E2. No to co, no... cóż ja mogę tutaj grać innego teraz? Jak skoczek E8 i tu. A może królem? Skoczek E8. Będziemy chcieli grać po prostu F5. No dobra. Ten skoczek potem na D6 może fajnie sobie pograć, jeżeli ten zostanie zdjęty. No ale grać tak raczej trzeba. No to go. I tu skoczek sobie fajnie wskakuje na D6. I wszyscy zadowoleni pewnie w tej pozycji, tak mi się wydaje. Król H8 grać trzeba. No dobra, tu będzie wymiana. Muszę to wymienić. Tutaj sobie zagrajmy hetmana 7 i tutaj. Tu trzymamy. W sumie ciekawa pozycja. Chyba białe są dobre. W tej pozycji. No dobra, hetmana 7 i tu. No dobra, cyk. Wymiankę zróbmy. Hetman zbije, co nie? Tutaj zagrajmy, żeby tak. No i tak w sumie nie wiem, co to za pozycja jest. Ten pionek jest bardzo wysunięty. Jakby mi się udało tutaj powymieniać figury. Taki ruch to też dobrze skoczek broni. Będę po prostu grał wieżą tutaj i będę chciał tego pionka zdjąć. Tyle. Siemka smoku, cześć, cześć, cześć. Nie no, Antek jest świetnym zawodnikiem. Progres bardzo duży zarobił, pamiętam jak jeszcze był. Był, no, miał niski ranking przede wszystkim. To jest dobry ruch. To jest, ale zaraz. Aha, bo tu mi pionka skosi. Na to trzeba uważać. Wymienię, ten skoczek wejdzie, będzie taki... będzie taką paskudą małą. Z drugiej jednak strony, jak go nie wymienię, to co? Skoczek wejdzie na C4, no będzie stał, ale tutaj będą miał szybkie wymiany. Wymiany, skoczek C4. Tu wisi pionek G6, tu zagra. Nie bardzo mi się to podoba. Może po prostu oddać tego pionka. Też nie bardzo chcę to zrobić. Dobra. Trudno, wymieniamy. Wiem, że skoczek fantastycznie tu będzie grał. Na C4. Będziemy bronić twardo, no. Skoczek C4, chcę iść pod tego pionka. No bronimy tego pionka. D6 zostanie zagrane. Aha, ten pionek ginie. Chwila, atak. Mogłem przesadzić trochę z tą pozycją. Chyba tu może zbić.
No właśnie. Możliwe, że jest to przegrana, bo skoczek wchodzi tutaj. Możliwe, że jest to przegrana. Albo możliwe, że też może być remis, ale możliwe, że jest wtopa. Ze względu na to, że on ma tu pionka wolnego. No tak, ten skoczek jednak był potworem. Taka niby prosta wymiana. Jest kwestia temp teraz. Król D3, król E6, król. Dobrze, ten pionek broni tego miejsca. Może tędy król powinien iść. Tutaj. No nie wiem, gram tak. I co teraz? No i tak. I co? Chodzę sobie w kółko. Chyba remis, co? Jest szansa na remis? Czy H6 jest w ogóle dobre? H6 chyba jest dobre. Pójdę tędy. Tu, 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 tu. Chyba wygrywam. Nie wiem tego. O, król idzie tu, ale to ja idę tędy. Co tu się porobiło? Czy to jest lepsza moja ze względu na tego pionka? Powiem wam, nie wiem. Ale chyba tak. Co to za końcówka, masakra. Przegrać nie przegram, ale czy wygram? To nie podstawił niczego. Możliwe, że to jest remis. O, i spadł czas Antkowi. No dobra, miałem trochę szczęścia ze względu na czas, ale nie wiem, czy to jest wygrana, słuchajcie. Nie mam pojęcia. Sprawdźmy. No niby remis. No niby to jest remisowa końcówka. Zobaczcie, ale... A wcześniej ciekawy jestem, co silnik mówił. To mnie interesuje. Widać, widać. W ogóle tam ta pionkówka, ciekawe, co to za pionkówka była. No białe lepsze, nie? Tak według silnika tutaj, ale... Skoczek B5, dobry ruch. Bicie słabe. Wiedziałem, że to jest kiepsko. Skoczek A4. Co tu silnik każe grać? A w ogóle takiego ruchu pod uwagę nie brałem. Ciężko doliczyć, bo wiecie, ja idę po tego pionka, ten pionek się robi wolny. Ja wiem, że jestem tym gońcem bardzo słaby. B6, w ogóle słabe, nie? D6. Goniec, tu. No, przyznam się, że tutaj nie doliczyłem, ale zobaczcie, białe niby są lepsze, ale czy wygra... To jest wygrana pionkówka w ogóle? Król E2.
F3 remisuje. O, to ciekawe. Król E2. A4. Dobra, już tego się teraz nie dowiemy. Arcymistrz. Brazylia, słuchajcie. No. Grałem z nim już. Mocny jest, ale dobra, dobra. W ogóle 2 z 2 to chyba dużo. Grajmy normalnie. Skoczek F6. Oj, tu świrują jakiegoś pawiana zawodnicy. Niech będzie C5. Wyprowadźmy po ludzku figury. D5 i się nie czajmy. A tak nie mogę zagrać. Tak, gram D5. Jak tu, to tu się pakuje. To już jest dobra pozycja czarnych. Jestem przekonany, no. To jest. To już jest dobra pozycja. Tutaj. Tutaj jadę. Okej. Tu. To, że jest dobra pozycja, to nie znaczy, że ja to wykorzystam. No dobra, pakujemy się tu, bo ten goniec jest po prostu tutaj silny. I teraz E5 koniecznie. Bitka do końca. Ten pionek teoretycznie, no ale skoczek nie wychodzi, tutaj jest słabość. To musi być dobra czarnych. No w ogóle nie wiem, zlekceważył mnie chyba. No oczywiście partia trwa, ale to musi być dobra pozycja czarnych. Jak to wzmocnić, proszę pana, takim ruchem i takim? No tak, zagramy tutaj. B4 będę chciał zagrać. Osłabić punkty tutaj w centrum. Niech się boi. Niech będzie H5 z planem takim w przyszłości. Okej, to sprytne było, tego nie widziałem w ogóle. Trzeba wybić A, D4 będzie się. Tak. Hetman B6. I po wolnych liniach tutaj trzeba będzie cisnąć gościa. O ile się uda. A tu? I wybicie? Będę mógł zbić pionka na D4. Jak dobrze widzę. Chyba dobrze. Okay. Tu stracę wprawdzie, ale może to jest mała strata. Goniec E5 będzie stał świetnie. Jak on zagra tutaj, to ja hetman H4. Bez wątpienia dobra czarnych, tylko to wiecie, to wykorzystać jeszcze trzeba. Grozi, tu grozi. Idę na piony po prostu. No biorę tego na H2, będę chciał go matować. Coś z zwierzami trzeba zagrać chyba. Dobra, idźmy wieżą sobie. Kurczę, trzeba już wieżami pograć. Tutaj. Tu będę chciał łupnąć. W ogóle też wieża D4 będzie fajny ruch, bo tu będzie groziło.
Tego ruchu mógł nie widzieć, mam nadzieję. Bo tutaj H4 hetman wchodzi, a ja atakuję pionka. Będę chciał zdwoić wieżę. Kontratakować w ogóle. Czasu mało mam, faktycznie, kurde, się zamyśliłem. Krzysztof, przyspiesz, przyspiesz z czasem. No dobra, gram tutaj, no niech bije tą wieżę. Dam mu szacha, dobra. Kurczę, balans. Tak, niech bierze tą wieżę. O Jezu, nie mogę. O, goniec wisi. Podstawiłem, słuchajcie. W tak dobrej pozycji. Kurczę, flag. W tak dobrej pozycji, no nie. Jeszcze zbił tutaj, dał mi szansę jakieś? W tak dobrej pozycji, kurczę. No i to jest właśnie to, że niewykorzystana sytuacja się mści. Teraz jest już ciężko. Nie wiem, co grać kompletnie. Kurczę, czas mi spadł, co? Ale go miałem, słuchajcie. Ale go miałem. Jestem przekonany, nie? A co z tego? Nie ma punktu, ale zobaczcie, jestem przekonany. Już miałem dobrą. Zobaczcie po D4, jaka przewaga. No przewaga, no. Przecież to się czuło. Ajajaj, po 8 ruchach tak gość ustawiony. No i co, tutaj goniec. Pewnie jakoś tak lepiej wykorzystać, no ale to trzeba było troszkę czasu. Ja już jak mam dobrą pozycję, no to niestety zaczynam myśleć, nie? I to był dobry dowód. No dobra, tu wszystko jest ok. E5, tak, tak. Hetman C2. F5 w ogóle jakieś pokazuje. No tak, czyli atakować te piony centralne. Aż mi się łapa trzęsie, kurczę, niepotrzebnie. A byłoby pięknie, co? I tak jest na razie dobrze oczywiście, ale to jest niewykorzystana sytuacja, to jest takie przykre, kurde, no. Ajajajajaj. Złość sportowa kipi. Nadal wszystko tu jest ok. Bicie, bicie, tutaj może coś innego? No dobra, powiedzmy tak, 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 gram sobie normalnie w szachy. Tutaj. Goniec D4 od razu? Ale ładne. Od razu można było palnąć. A nie grać E2. Dobra, z tym samym zamiarem, goniec D4. No nie, słuchajcie, to pozycja jest miodzio, no. Ta pozycja to jest miodek. Coś takiego. To aż żal, że się nie wygrało. Wieża, no dobra, szybciej wprowadzić wieżę w takim razie, pokazuje. No też, zgadzam się z tym w zupełności. Olać tego pionka tam, bić i dopiero się... Aj. No, pokusiłem się tu o bicie. Wszystko jest nadal dobrze. Wieża AB8 i tutaj nie widziałem. Tam zacząłem już kombinować, ale nadal jest ok. Tak, C5, wieża D4, to co silnik nawet mówi. Teraz coś mądrego. Tutaj, goniec G4 teraz, niepotrzebnie wieżą, no tak. Tutaj, tutaj, no i co ja teraz w tej sytuacji, po prostu tracę wieżę. On tu uciekł. No i tu podstawiłem. No to goniec G4 to tak, to podstawka, nie? Ale czy tam na końcu jeszcze nie miałem jakiejś takiej mikroszansy? Wiem, że w topa jest. Silnik bezlitosny, ale...
No w topa musi być. No tu nie zdążyłem zbić. Jeszcze jakaś może walka by była. No nie, no to na pewno przegrana. No trudno, trudno. Ale kurczę, wiecie co? No ten arcymistrz był do ogrania. Było blisko. Dobra, 2 na 3, no nie najgorzej. Ale już byłoby 3 na 3. 3 na 3 chyba miałem kiedyś? Może miałem. Gdzie taki prezent arcymistrz tutaj nam dał. I co? Ile tych emocji w tym Title Tuesday? Wszystko było blisko. Panie Aleksandrze, czy jak ty tam się czytasz? Prezent. Mistrz Międzynarodowy, Kazachstan. Dobra. Brr. Uspokójmy trochę tutaj emocje i lecimy. Czwarta runda. Oczywiście, że szkoda tej partii. Ale cóż można poradzić? No takie są szachy, no. Ej, no przecież zrobiłem ruch i dlaczego? Co jest? Internet działa u mnie. Przecież zrobiłem ruch. Hello. Co jest? Przecież zrobiłem ruch. Proszę pana, no co jest? Świadków mam. Daj no bez jaj, no. Ale co kolejny? Co szybciutko? Kurczę, no co jest? No, dlaczego mi leci czas, skoro zrobiłem ruch? O! Masakra z tym czeskomem, wiecie co? Naprawdę. Żal. To samo gramy co wcześniej. H3 się przyda, goniec E3. Skoczek odejdzie, no to w sumie to nie wiem co. No G4. Potem znowu skoczkiem. Zobaczcie, powtarza się wariant co wcześniej. A, teraz już jest inaczej. Sprytnie, sprytnie. F3 sobie zagrajmy. Nie, F3 nie będzie dobre. Tak, idziemy tak. Tu bronimy. Jakieś F5 będę musiał bić w przelocie. Tak, będę musiał bić w przelocie. To niedobry układ dla mnie. Chociaż z drugiej strony trochę będzie zamieszania. F4 potem wykurzę. Popionka idzie. To dobry ruch. Dobra, grajmy tak. Zmieniamy koncepcję gry. Potem F3. F4? F4. Bo jak zbiję skoczkiem na G6 będę atakował. F5 chyba z dobrym ruchem, bo jak zbije tutaj, to skoczek wisi. A jak zbije tu, to tak. Skoczek wisi. F4 tutaj. Dobrze mówię? Źle mówię. Tutaj, bo mi hetman na G4 wchodzi. O kurczę. A dobra, wiję pionkiem, on zbija, ja zbijam wszystko do końca, skoczek G3.
A czy jak wbiję wieżę na F5, skoczę G3 i tu będę na pionka patrzył. Pionek na G5 jest silny. Wieża zbije skoczek G3. To powinno być dobre. Na końcu jest hetman. Na końcu jest hetman, ale hetman E2 wymieni hetmany też będzie ok, chyba w tej sytuacji. Tak mi się wydaje. Musi wymienić. Bo inaczej będzie miał gorzej. Jestem chwilowo bez pionka. Co? Nie wymienił? Kurczę, dobry jest. Dobra, ja to dziabnę. Dziabnę tu, dziabnę tam. Tutaj mu zablokuję wszystko, podejdę królem. Ok, tam mam opcję, podchodzę królem, biorę pionka. Na to chyba trzeba się nastawić. Czy skoczek mi złapie tego pionka? B3 zagram, wszystko się trzyma. Strategiczny wór. Musi być to wygrana pozycja białych. Po prostu musi. Biorę tego. Potem tak. Jeszcze król F5 złapie dużą. Dobra, tak. Bo tutaj, tu się broni. Okej. Król F5 do góry. Go. A, gońca uruchamiam. Ale to może nie jest jakaś zbrodnia. Już na konkretach trzeba działać. Co on tutaj chce? Szacha chce mi dać, nie? Szacha nie ma. Ja za to mam tutaj fajnego szacha. Jeszcze gońca atakuje. Ojejku, nie zauważyłem tego. O kurczę, tego nie widziałem. Dobra, ale to dalej jest ok, chyba. Tego nie widziałem, muszę się przyznać. Oj, to było takie ciężkie. Czas mi ucieka, ja to widzę. Dobra, tak, strategicznie, bo nie wiem w sumie, co tak będę musiał zagrać, tego oddać. Nie oddam tak szybko. Tu podstawka? Kurczę, no! No niewiarygodne po prostu. No i przegrałem. Boże święty, wiecie co? To jest przegięcie pały, no. Totalnie wygrana pozycja w końcówce. Ale niby jestem wściekły, ale tak naprawdę to nie jestem wściekły, bo zobaczcie, że mi te partie wszystkie wychodzą. Tylko mało punktów. Mało punktów. No, końcówka wygrana, no przecież to widać, no prawda? Dobra, no w blicu wszystko jest możliwe. No gość po prostu, nie wiem, no miał szczęście po prostu. Ja zagrałem jak frajer. Zobaczcie, tutaj, nawet tutaj nie trzeba się śpieszyć, co z tym pionkiem. Goniec jest ograniczony, ten G5 stoi rewelacyjnie. Tutaj nawet każe grać tam coś. Wow, no nie, no to jest żal akurat. No to jest. Tutaj jest remis? Ha, bo skoczek. Ja w ogóle nie widziałem, że tutaj skoczek na D4 niby broni. Okej, no dobra, ale tutaj już dalej jest wygrana. Król G4. Zobaczcie, plus 6, no po prostu żal. Żal. No byłaby, ja wiem, że była wygrana. Wszyscy to wiedzą. Skoczek E8. Wow. Dlaczego ja takich prostych ruchów nie widzę? Chodzi o to, że jak zagram tutaj, to już doprowadzam pionkę i zdobywam figurę.
No cóż, za błędy się płaci. Nie wiem, co mam powiedzieć. No, z partii powinno być 4 na 4, no oczywiście, ale to dobra, no to wiecie, no. Z partii. To trzeba dowieść do końca, na tym ta gra polega. Tam z rozpędu. Troszkę czasu brakuje, jednak tej minuty zabrakło na początku. W tym wypadku. Czeska mu szukał. Zagraliśmy pionkiem, sami widzieliście, nie? I nie mogłem ruszyć. No to jest przykre, no to jest przykre. Ale pocieszające jest to, to trzeba też w tej złości sportowej wynieść taki wniosek, że te partie są dobre chyba, co? Tak brzmi to nieskromnie, ale chyba są dobre. Dobrze, to wszystko wychodzi. Nie, nocnego grania dzisiaj nie będzie. Mikołaju, myślę, że jest skończony i niech będzie skończony. Amen. Ależ było blisko. Najpierw arcymistrza na rozkładzie, teraz mistrza międzynarodowego, takiego no niesłabego, jak widać, ranking nie, pokaźny. I to tak bez większych jakichś problemów w debiucie. A, już nawet nie chcę patrzeć na tą partię, niech ona się skończy. Blisko, blisko. Dzięki smoku, tak, piękną kwotę żeśmy zebrali. Piękną kwotę żeśmy zebrali. W szoku byłem, że w ogóle udało się, bo zakładam, że dychę zbierzemy w jakimś dłuższym czasie, a tutaj już po 3 godzinach praktycznie mieliśmy 10 tysięcy, a finalnie 14 570. Rewelacja. Tak, składaliśmy życzenia paniom na samym początku streama. Jeżeli panie doszły, to z najlepszego, oczywiście. Obyście były wspaniałe dla swoich mężów, o ile macie mężów czy chłopaków. Tudzież, nie, no oczywiście, wszystkiego dobrego, panie, drogie panie, i czego sobie tam zażyczycie. Bez was byłoby nudno na tym świecie. Bez was nie byłoby świata. No. A, to już filozofia. Dobrze. Masz z tym po prostu. Jeszcze wściekły. Wściekły. Blisko, blisko, blisko. Wszystko blisko. A najgorzej się odkuwać, nie? Odbijać się od dna. To jest ciężkie. Trzeba włączyć więcej luzu, kurczę blade. To wszystko. No i taktycznie trzeba bardzo uważać. No nie, no po prostu tam podstawka, skoczka, to było coś fatalnego. Fatalnego. Jeszcze ten czas, czas. No na tym to polega. Z tym czasem. A zauważyliście pewną zależność, że jak mam lepszą pozycję, już praktycznie wygraną, to ten czas mi ucieka. A jak mam wora, to jakoś szybko gra mi czasami się wychodzi z tego wora. O co w tym chodzi? Nie wiem. Ale lepiej w internecie tutaj niech tak się dzieje, jak się dzieje. Ja sobie zawsze tak to powtarzam, a wyniki trzeba robić na żywo. Zawsze po czwartej rundzie jest jakaś tam krótka niby przerwa. A czy jest szparu? Jak szparowi dzisiaj idzie? Noż mi szło rewelacyjnie. Po 2 rundach. Gdzie jest szparu? Nie widać. Ktoś z was może wybiera się 11 na turniej do Bydgoszczy? Dajcie znać. A smoku, mój najdroższy, kochany moderatorze, pytanko mam do ciebie na wizji. Czy 3 czerwca zaszczycisz nas swoją obecnością w Olsztynie?
na szaszkach takich bardziej towarzyskich widzowie z YouTube'a będą zapraszani. Kacper był za pierwszym razem, może potwierdzić. Chyba było fajnie. Jakby co, miejsce dla Ciebie będzie honorowe. Zapraszam serdecznie, jeżeli będziesz chciał się wybrać. 3 czerwca to piątek. Ja wiem, że masz daleko. Zresztą w naszym kraju wszędzie jest blisko, umówmy się. Ale już tak mówię, wcześniej, w razie W, można sobie zaplanować. Oczywiście tu się też zwracam do wszystkich widzów, jak najbardziej. To jeszcze też będę dokładnie ogłaszał, co i jak. 6 minut przerwy po czwartej rundzie, no... Słuchajcie, Title Tuesday jest wspaniałe, ale z tymi przerwami to jest takie trochę smutne. Bo trzeba tyle czekać, po czwartej rundzie, po ósmej, co sądzicie? No straszne są te przerwy. Ciągiem jakby człowiek szedł tutaj. Okej, smoku, spoko. Mariancello się wybiera na 3 czerwca, już mi potwierdził, także też fajnie. Przy okazji będzie się zobaczyć. Zawsze z rodzinką można wpaść sobie przecież na weekend do Olsztyna. Niczemu to, mam nadzieję, nie przeszkadza. O ile wszystko dobrze się tutaj oczywiście ułoży. Mówię o obecnej sytuacji w kraju, na świecie, tak. Ale było blisko. Teraz troszkę mi już złość odeszła. Wszystko było tak blisko. No tutaj to wykończenie na najgorszym poziomie. Proste podstawki. No dobra. Mamy w końcu przeciwnika. Brazylia po raz kolejny. Lecimy. E4. Zagrajmy C5. Czuję zamkniętego Sycyla. No właśnie. Pilnujemy pola D4. Jeżeli goniec, to wtedy skoczek na D4. I tu się fajnie wszystko się pilnuje. Dzisiaj masz wolne, no to zapraszam. No wiadomo, żarty. Ok. D6 się przyda. F5 wydaje mi się, że jest ok. Posunięcie, spróbujemy go przytrzymać. Goniec D7, czyli tak sobie tu spokojnie te figurki będę starał się wyprowadzać. No, zamknięty Sycyl widzicie. Tak? O, to ciekawe. No to pionek. Tu trzymamy centrum. Bardzo ważne pola w centrum. Ok, będzie chciał mnie wypędzać. Słusznie, goniec D7. No C3 zagra na pewno. Jedną wymianę muszę zrobić. Hetman A5. Gram dosyć szybko. Nie będę za długo myślał, bo to myślenie to też tam wpędza nas tutaj w błędy. Wieża na E8 i gramy sobie w szachy dalej. Hetman A6 może. Coś takiego. Nie musimy przecież grać super dokładnie. A przynajmniej starać się grać super dokładnie. Coś tam wymienimy, coś tam przesuniemy. Coś tam do centrum uderzymy i będziemy sobie grać. No taki ruch pewnie jest w jego planach i to może być dobre posunięcie. Bo tak sobie pomyślałem od razu w pamięci, że tam odbije pionkę, ale... No dobra, to jest dobre dla niego. Otwierać to czy nie otwierać? O, to jest pytanie. Dobra, tak niech będzie. Odejdziemy od akcji. Tutaj spróbujemy trochę powiązać. Nie wiem w sumie, co tu grać. On sam może mnie tu starać się rozbijać. Tak w zasadzie patrzę. Co teraz, Krzysztof? Może B6, hetmana przerzucę. Tu się przytrzyma pionek. D4 raczej nie zagra. Raczej G4 bym się spodziewał. W każdym razie spróbuję grać trochę szybciej, żeby mi tutaj ten czas nie poleciał za łatwo.
B4 już nie jest takie groźne, mogę sobie odejść. No to sobie odchodzę. No i co, wybiję? I teraz jak wybiję, to czym? Którym? Tym chyba. Chyba tym, żeby tutaj nie otwierać linii. No raczej tak. O! Tak poszedł. Tutaj? No dobra. Przerzućmy sobie skoczka. Tutaj będzie jakaś opcja. No oczywiście wieża wejdzie na linię C i hetmana będę musiał jakoś... Oj, znowu do defensywy nieco przychodzę. Hetman B8. Tutaj po prostu będę próbować grać na, troszeczkę na strukturę pionów. Ten pionek jest izolowany, więc może jakoś to się ułoży. Trzeba powalczyć o linię C w tym wypadku. Dobra, walka trwa. Sprytnie. Dobra, tu bijemy. Wieżą nie może. Właśnie, hetman musi. I opanuje linię. Nie, bo wieżą zagra finalnie. Ale spróbuję go tutaj postraszyć, bo tu pionek wisi. Więc jak on zagra wieżą na C1, ja sobie przerzucę hetmana tędy. Jak wymieni, a wymienił, to zobaczymy co dalej. Hetman C4, no dobra. I tutaj chyba jest całkiem sympatyczna pozycja. Bo zaraz sobie mogę tak zagrać. W ogóle tu atakuje, tu. Dobra. Obronił się skubaniutki. Podprowadzimy sobie króla. Wszystko chyba działa. Chcesz mi złapać hetmana, co? Cwaniaczek. Uciekamy. Jak grać dalej? Dobrze pograł, trzeba przyznać. Tak się spróbujmy przerzucić. Szach jakiś widzę tutaj, ale jeden szach chyba nic nie wykorzystał. Okazję do tego, żeby mi tutaj tak ładnie uderzyć. Czy ja to mogę wybić do końca? Nie bardzo. Z drugiej jednak strony, jak nie wybiję, to może być kiepsko. Może być bardzo kiepsko, jak tego nie wybiję. Muszę to wybić, niestety. Nie wygląda to dobrze, ale... Czyli gdzieś tam już coś zostało wypuszczone. Białe mają lepszą pozycję. Zdecydowanie lepszą. Dobra, bronimy. Tak, chcę zagrać. No ale on mi nie pozwoli na to. Chociaż chwilowo. Gdzieś tu gońcem może. Tutaj. Taki daleki plan. Ciężko stwierdzić. No dobra, z powrotem. Ciekawe, czy on będzie chciał powtarzać. Będzie chciał powtarzać. Jeszcze raz. Kurde, ja nie chcę remisu. Na siłę bym chciał to wygrać. Taki ruch może. Tam szach, tu stracę pionka. Nie bardzo chyba mi się to podoba. Tutaj grozi. Dobra, jeszcze raz. Może remis to jest dobra opcja. Remis to jest dobra opcja dla mnie. Siła walki jest tutaj większa. Mogę przegiąć. Piona podstawiłem. Właśnie to się nazywa przegięcie.
Kurczę, to przegrywa. Nie, nie przegrywa. Jeszcze nie. Co to jest za poza? Nie, nie, to nie jest przegrana czarnych. To jest wygrana. Albo remis. Wygrana. Mam go. Uff. Trochę na siłę, ale musiałem. Widzicie? Wyjście z wora. To jest jedyne, co potrafię w szachach. No po prostu... Masakra. Nie wiem, co działało. Ja zapominam tej partii, ale widzicie? Wygrane pozycje przegrywam, przegrane wygrywam. Nie potrafię tego wyjaśnić kompletnie. No mamy to. Jest punkt. No. Jakże potrzebny. No pewnie, że Marian się wybije na Twitchu, przerzuci sobie trochę widzów, na pewno. Po prostu nie każdy jeszcze wie, że on gra na Twitchu. Blisko. Karuana jeszcze ciśnie. O, Karuana się broni. Karuana jest takim zawodnikiem właśnie, że on fantastycznie gra szachy klasyczne na najwyższym poziomie, a widzicie, w turnieju właśnie w Title Tuesday jakoś specjalnie nie błyszczy, prawda? No to jednak te szachy błyskawiczne nie są dla jego jakąś tam mocną stroną na pewno. Dzięki Smoku, smacznego, do zobaczenia, dzięki, że byłeś. Dobra, trzy punkciki są. To jest ważne. Klasyki czy bulety? No to jest pytanie retoryczne. Oczywiście, że wolę klasyki. Bulety to już mi się ręka trzęsie. Bulety na jedną minutę to w ogóle nie są szachy. Klasyki zdecydowanie. Ja bardzo lubię grać partie klasyczne. Aleksandra Kostieniuk, Rosja. No bardzo mi przykro. No przykro mi, nic osobistego. Słuchajcie, przerwa. Zaraz do was wracam. Już jestem, króciutka przerwa była, króciuteńka. Chyba nie muszę komentować tej decyzji, prawda? To naprawdę jest nic osobistego, kompletnie, ale to jest znak protestu i tak dalej. Więc no, już nawet punktów nie liczę. Więc zamknijmy tutaj opcję i poszukajmy sobie jakiegoś Hikaru. Zobaczmy może jak gra Hikaru? Sprawdźmy jak gra Hikaru, słuchajcie. Wyłączę silnik, żeby nas nie rozpraszał.
I popatrzmy, jak gra najlepszy tutaj chyba buleciarz na świecie. Zresztą on jest... Źle to powiedziałem, buleciarz. To nie jest buleciarz, ale... Znaczy buleciarz też jest fantastycznie szybki. Zresztą chyba nie trzeba przedstawiać Hikaru. Hikaru gra białymi. O co tu chodzi? E4 nastąpiło tutaj i tutaj? Czy jakieś liczonko jest? No i Hikaru będzie tutaj szedł. On już tam widzi plan. Zobaczcie, sekunda i gra pewnie. A, jednak chwilę myśli. No ale w każdym razie, on tutaj będzie... Nie, no to... Dla niego zawodnik 2900 to... Nie no, ale pewnie tutaj ma silnego przeciwnika, rzecz jasna. Trzeba grać. No słuchajcie, jak chcecie sobie poglądać brodę, to wejdźcie sobie na jego stream. No ma 4 punkty, świetnie, no niech sobie ma. Tutaj proszę, podlinkuję stream do Brody, pozdrówcie go ode mnie. I tyle w temacie. Wolę troszkę na Hikaru popatrzeć. Mało jest okazji, żeby na żywo, w tym samym turnieju jak gramy, to żeby tam sobie poobserwować. W ogóle się rozpycha strasznie, tu przeciwnika próbuje. 13 kilometrów pracy zrobiłeś? A co ty masz za pracę w takim razie? Kurierem jesteś? To zdjęcie być może zrobił, jakbyś był kurierem. A co, w robocie tak po prostu w biurze, czy co? Przy biurku? No to mistrz jesteś. Jak ty to zrobiłeś? 13 kilometrów przy biurku? No dobra, rozmień swoją wypowiedź, bo tak możemy się oczywiście domyślać. Aha, rozbudowywałeś tira, okej. Dla ukraińskich przyjaciół trzeba było. No, słusznie, słusznie, no to pięknie, no gratuluję, no, znaczy podziwiam. Szacun w sensie. Przez ostatnie 2 tygodnie przy biurku zrobiłem 100 metrów. Ojejku, no tak. A jak ja tu siedzę przy biurku, to też słuchajcie, no wiecie jak jest. Jak ta siedząca praca jest taka. No je, praca jak praca, ale trzeba się ruszać, nie? Hikaru ma mniej czasu od przeciwnika? To jest w ogóle spotykany obrazek? Ale też zobaczcie, jaka dominacja tutaj tych figur. Szczególnie skoczek z pionkiem robią robotę. To jest kwestia tego, czy to się wykorzysta. Na razie tutaj czarne niby wszędzie te pola okupują. A, dobra, poszedł na tego piona. On tu musi pasywnie bronić. I dalej jak to... Ała, no przecież, słabość ósmej linii. A, z szachem jest. Ale Nakamura to widział, on musiał to widzieć, na pewno nie podstawił. To po prostu te piony robią robotę z tej strony. Ale ładny ruch w ogóle B4. W ogóle on jest dobry, o skoczek tam bronił przecież. Może i dobry, albo tak trochę blefował. Teraz już tego nie sprawdzę tak szybko. I co dalej? Tu się też robi groźnie. Znaczy, można to zatrzymać. Co? I co on tutaj przewidział? Ha! Po prostu zagra wieżą na D8, jeżeli go nie zbije pionu. Nie, no Nakamura to jest mistrz, nie? I on już po prostu widzi, już tam macha głową sobie pewnie. Nie, nie wybieram się do Łazów. W tym roku nie jadę do Łazów. Planuję wyjazd do Pragi na turniej, bardzo silny zresztą. A 9 czerwca jest wyjazd w moim przypadku. A czarne tutaj też sprytnie bronią.
No czas będzie robił swoje. Tutaj te figury niby są trochę zamknięte, szczególnie skoczek. No jak to Nakamura będzie chciał wykorzystywać? To niełatwe. Szuka tam pewnie jakiejś drogi. Na kandydatów w czerwcu? Nie. W Pradze jest bardzo silny open. I co, pójdzie po pionka i zostawi tego? Nie bardzo. Ale ładnie zagrał. Jeszcze w ogóle czarne bardzo dobrze się bronią. To trzeba oddać. Tutaj. No i chyba tak, co nie? Na białym polu. No tak, to jest takie suwanko oczywiście jeszcze. Tutaj, tędy. Ha, wieża tutaj broni i teraz po tego idę. Wyższa szkoła jazdy. Ajajaj, ten Nakamura jak oszukuje przeciwników. Zobaczcie, jeszcze tutaj zagrał. Ładnie. Tu ładnie związał. Mistrz. Nie, no majstersztyk, nie? Trzeba przyznać. Majstersztyk, taktyka na najwyższym poziomie. Ładnie, to się fajnie ogląda, zdecydowanie się dobrze ogląda. A tego nie wiem, Marson. XX. Tak, oczywiście, Perła Bałtyku to bardzo dobry turniej. Oczywiście, że bardzo dobry, ale w tym roku się po prostu nie wybieram. Ktoś tu jeszcze gra z tych silnych zawodników? Sześć partii było, co? Mam trzy punkty. W zasadzie pięć partii było. No sześć było, ale pięć. Dobra. Za 20 lat nie będę ogrywał na Nakamury, na pewno nie. No i za chwilę kolejna runda, siódma. O! Kolejna przerwa, co? No wybaczcie, że dzisiaj takie Title Tuesday. Nic na to nie poradzę. Ale nie gram z Rosjanami. No trudno, pecha mam, że na nich trafiam. Zobaczmy na Kamurę w takim razie po raz kolejny. Wybaczcie, no. W ogóle gra teraz z Jobawo, zobaczcie. No to dobry pojedynek będzie. Bardzo dobry pojedynek. Nocnego Title Tuesday nie gram. O 23 nie gram. I tutaj myślę, że czarne, że tak powiem, już są ok po debiucie. Znaczy, nie mówię, że są lepsze, ale nie mają problemów. Ale może tutaj, no, Jobawa charakterystycznie gra w szachy, tak bardzo ciekawie. No, ciekawy jestem pojedynku, znaczy w ogóle ciekawy jestem tego wyniku. Jobawa naprawdę gra bardzo dobrze. Dzięki, bot Mer. MD za to, że popierasz moje decyzje. Ja bez wahania i nawet jakby tu hejt leciał, to nie, to słuchajcie, to co się teraz dzieje, to nawet sobie sprawy nie zdajemy. Znaczy, może sobie zdajemy, ale my tego nie widzimy na żywo. To są okropne rzeczy. Ja tutaj, nie chce mi się mówić nawet. Dzisiaj tak straszną historię słyszałem. Moja żona po prostu przez koleżankę tam usłyszała taką historię, bo
są Ukraińcy u nas w Olsztynie i dzieci chodzą też do przedszkola, więc nie będę mówił, bo straszne rzeczy naprawdę, a może nas dzieci słuchają, więc nieistotne. To jest okropne, to jest po prostu okropne. Ja nic personalnie do szachistów nie mam, oprócz do jednego póki co. Karakana przebrzydłego. Nic osobistego do szachistów, ale no, wiecie o co chodzi. Fronisz, kiedy wleci ten... Mam już materiał nagrany. Mam materiał nagrany, nie wiem kiedy poleci. Może jutro. Kasparow super gość. On, słuchajcie, nie dość, że przewidywał dużo na szachownicy, to jeszcze przewiduje w życiu. Zawsze był przeciwko Pythonowi, więc dobrze myślał. No, zna się chłopak na rzeczy. Poza tym ja Kasparowa przede wszystkim podziwiam za jego karierę szachową. Ja go nie znam osobiście, nie znam jego życia osobistego, nie czytałem o nim dużo, jeśli chodzi o osobiste rzeczy. Ale myślę, że facet zna się po prostu na pewnych sprawach i to teraz widać. Przepraszam, widać. Rozmawiasz z tymi ludźmi, mamy punkt na uniwersytecie, gdzie pomagamy uchodźcom z Ukrainy i tak jest. No tak, Kacprze. Możemy zrobić to, co możemy i trzeba pomagać. Trzeba. Bojkot ma właśnie taką rolę, by zwrócić uwagę społeczeństwa i dać sobie przez nią pytanie what the F? A tak to będą siedzieć. No, masz rację, to jest oczywiste dla mnie. Mam nadzieję, że dla wielu Polaków również. Szczególnie dla wielu Rosjan. Mam nadzieję, że też coraz bardziej to będzie świadome. Ale wiecie, jak ktoś siedział całe życie przy korycie, gdzie serwowano krewetki, małże i tego typu różne kawiory, mówiąc w cudzysłowie, no to ciężko z takiego koryta wyjść. Ale ja tutaj nie oceniam. Dzięki bardzo. No wy nie skorzystacie po prostu, bo na razie nie gram, tak? Tak może być do ostatniej rundy, że pech będzie chciał, że nie zagram. O, ludzie są naprawdę różni. Dobrze, że większość jest mądrych osób. Marsons, nie będę się wypowiadał na ten temat. Dzięki, Siwy. Swoją drogą, Siwy, jeśli chodzi tam jakieś, potem masz napis jeszcze w swoim niku. Mi się Siwy zawsze jakoś tak dobrze kojarzyło, nie wiem czemu, tak? Od razu się człowiek uśmiecha, że Siwy. Siwy, tak. Już sobie wyobrażam, jak wyglądasz. Sorry, ale dobrze mi się po prostu nazwa, słowo Siwy kojarzy. Ale to tak na marginesie. Nie no, słuchajcie, proponujesz też nie grać z Ukraińcami, za Wołyń i tak dalej. No ale jaką mamy obecną sytuację? No dlaczego? To było ileś tam lat temu, gdzie jeszcze na świecie nie byłem. Wiadomo jak jest, historii nie zmienisz. Tutaj można, to każdy z każdym powinien się teraz żreć, tak na dobrą sprawę. Widziałem na różnych spotkaniach z Kasparowem i najlepszymi, jak i wkurzony, gdy ktoś się odezwie, gdy szuka najlepszego ruchu. No tak, nerwus oczywiście, Kasparow, ale to taka, wiecie, no złość sportowa na pewno teraz. A to w ogóle pozycja chyba taka remisowa. Hikaru tutaj chętnie remis będzie chciał przyjąć. No, to wymiana i wieżówka jest remisowa raczej. Chociaż jeszcze białe może coś tutaj będą chciały uszknąć, idąc tutaj królem. Może. Oj, białe zaczynają szaleć. Ja bym tutaj szedł teraz królem. Tak to będzie wyglądało raczej. Bo co, tutaj wieża wejdzie?
A tam niech się, słuchajcie, przepychają chłopaki. Siwy, masz 15 lat. No, spoko. Katrze, czy mógłbyś tam zrobić jakiś porządek z tymi, wiecie, o, już robisz porządek? Czy mi się wydaje? No pewnie tak. Remisik, spoko. No i fajnie. Zobaczmy, może jeszcze ktoś ciekawy tutaj gra. Z naszych może ktoś wysoko. Fajnie, bo co? Przez pierwsze 3 rundy tyle emocji, nie? 4 nawet. A teraz musimy oddawać punkty. Trochę mi szkoda czasu na takie rzeczy. Znaczy, jeśli chodzi o Title Tuesday i jak tutaj muszę partię poddawać, nie? Troszkę mi szkoda czasu. Mam nadzieję, że 2 partie to max. Dzisiaj Fabiano Caruana gra. O dobra, tutaj wygraną mamy białymi. Zdecydowanie za dużo pionów. Partyjka z widzami. Nie, dzisiaj nie, słuchajcie. Nie mogę dzisiaj. Czasu mi brakuje na wiele rzeczy. No to nie muszę się dowartościowywać. Spoko, tak sobie tylko gadam. Jest luz. Nieszczęście to jest gdzie indziej. Jak się trafi, to się trafi. Trudno. Oczywiście z punktu dzisiejszego odcinka, no to będzie lipa. Ale kilka partii już poszło. Która to runda w ogóle? Siódma, co nie? Siódma, teraz będzie ósma. Ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta. Jeszcze 4 partie. No to co? Robimy 7 punktów i tyle. Będzie pięknie. Nie, słuchajcie, masakra. Trzeci raz pod rząd. Wybaczcie. Nie, no po prostu dajcie spokój. Tutaj ze względu na przeciwnika Hikaru też nie oglądamy. Nie, no po prostu szkoda gadać, no. Ja wiem. Wiem o tym. A trudno. W sumie nawet lepiej. Im takich więcej akcji, tym lepiej. Walić to, nie? Sorry, że za takie słowa dzisiaj, ale. Właśnie. Zerknijmy na brodzie. Gdzie jest brodzia? Gdzie jest brodzia? Kurde, 3 razy z rzędu, to trzeba mieć szczęście, nie? No nawet może i konto, słuchajcie, mogło mi zablokować za to. Nie wiem w sumie, czy za to mogą konto blokować na czeską. Jak zablokują, to nie będę tutaj grał i tyle. Sam nie wiem.
paru gra. Dobra, czekajcie, już szukam, bo wiem, że się nudzicie trochę. Ja również, jak sobie siedzę. Kurde, nie mogę się skupić w ogóle, wiecie, przez tą sytuację. Ctrl F, no dobra, wiem, znam tą opcję, dobra. Kogo szukamy? Szpara? A, i M Szparu. No i co? Nie znalazł. Co tu piszecie? Chcę poczytać. Dobra, zaraz znajdziemy. Wybaczcie mi za chwilę zawiechy. Boże, nic nie widzę na tej szachownicy, chciałem powiedzieć. Ominąłem pewnie, co? Kurde. Bortnyk, ale to z Bortnykiem nie grasz paru. Z kim Brodzia gra? Brodzia w ogóle ma jakiś nick, nie mogę zapamiętać Brody nicku. A co, on już nie gra? Już się Broda wycofał, Starlet Tuesday, chcieliśmy go poglądać. A to Piotr Gliwice, to słusznie mówisz. Facebook zablokowany, Twitter tak, no ale czeskom musi działać, nie? No tak, dla paru dolców. Słuszna uwaga. Ale wiecie, z jednej strony mi trochę szkoda tych ludzi, niektórych oczywiście, bo tam i propaganda i tak dalej. A dobra, nie chcę o tym gadać, nie powinienem, to nie jest na ten temat. Nie chcę, żeby tutaj się dyskusje na ten temat rozwiewały. Nieistotne. Słuchajcie, może to jest kwestia jeszcze czasu. Zobaczmy, jak gra Badur Jobawa. W takim razie można było od razu tutaj wejść i zobaczyć, jak sobie pyka chłopak. Ja tam Jobawę lubię. Szalony chłopak, ale świetny szachista. Poza tym to jest też bardzo dobry znajomy jednego z polskich arcymistrzów, z którym się znam. I bardzo ciepło się o nim wypowiadał, więc... Już takie niełatwe życie ma w ogóle. Skomplikowane, powiedzmy w ten sposób. Ale to pewnie troszkę też sam sobie pokomplikował. Ale no życie, tak? Ale widać szczęśliwy chyba. Turniej z widzami online. Wiesz co, może na 30 tysięcy subów. Tylko te subskrypcje ostatnio idą mi bardzo wolno. A w ogóle zasięgi na YouTubie chyba mi się poobcinały. Znaczy takie mam wrażenie w każdym razie. Albo coś innego się dzieje, nie wiem. Marianczelowi również tam trochę spadło, jeśli chodzi o z oglądalnością. Ciężko powiedzieć, jak te algorytmy YouTube'a działają, o co w ogóle w tym chodzi. Nie mam pojęcia. Ale nie, to nie mówię tak, żeby narzekać, absolutnie. Czasem coś się zaczyna, czasem coś się kończy. Ja nie mówię, że się kończy kanał, bo nie zamierzam go kończyć, ale tak po prostu takie zjawisko się dzieje. Zrobimy sobie na pewno turniej na Lichess. Ja w ogóle Lichessa bardzo lubię. Rzadko tam gram, ale lubię Lichessa. Tam więcej takich dla mnie prostszych opcji jest do treningu, do robienia jakichś tam
opracowań i tego typu rzeczy. Popularność szachów spadła. Wiesz co? Może też tak jest z jednej strony, ale nie sądzę, że aż na tak bardzo spadła, żeby aż tak słabo się. No nie wiem. Wiecie, no zawsze kanały merytoryczne mają mniejsze klikalności, co nie? Zawsze tak było. No jakbym zaczął się wydurniać czy coś tam, chociaż nie jest to akurat jakiś w mojej naturze, powiedzmy w ten sposób. Zresztą ja tego nie potrafię robić naturalnie i nawet no, nie chce mi się tego robić. Poza tym, no wiecie, no każdy wiek ma swoje, powiedzmy tutaj. Jak to się mówi? Boże, słów mi brakuje dzisiaj. Każdy wiek ma swoje prawa. O. Ale sprytnie gra Jobawa. Nie można nawet tego pionka tutaj zagrać, nie można go wziąć. Znaczy tego można. Ale sprytnie, on to wygra tę partię. A nie, poczekajcie, Jobawa jest czarnymi. Nie. Białymi. Nie, czarnymi. Ojej. Jobawów się broni. I co, on dobrze się broni? Remis. Nie, białe grają dalej. Broni się ładnie. No to teraz już będzie remis. Tak. Ładnie. No ja wiem, że nie jestem dziadem, ale nie sprowokujesz mnie, żebym się wydurniał przed kamerą. Szkoda, że patostreamy przyciągają tysiące widzów, a merytoryczne tylko dziesiątki. No tak to już jest na tym świecie. Tak to już jest. Słuchajcie, to nawet widać po streamach takich zawodników jak Wasilii Iwanczuk. Streamował też na Twitchu, to tam miał 200 ludzi, no 250 może góra. A to, co on robił, te analizy jego, to coś fantastycznego. A to widzicie, tylko przychodzą tacy ludzie, którzy kochają szachy, nie? Akurat w tym wypadku, w tym kontekście szachowym. Swego rodzaju widziałem, Nepo też streamował, no miał trochę więcej widzów, ale to tak w pandemii trochę. Nie, Szachobok z Marincello, podziękuję bardzo. Nie. Chcę jeszcze pożyć trochę. Lewy ma edukacyjny kontent, ale showman. Zgadza się, oczywiście, bo na przykład Lewy wyprzedził bardzo mocno Agatmatora. Agatmator, widzicie, fajnie tam analizuje sobie partię. I robię to cały czas. W zasadzie za dużo nie zmienia, tak? No ale przynajmniej wiadomo, czego się spodziewać. No i lewy go tam dwa razy chapnął. Nie chodzi mi o subskrypcję, tylko o klikalność. Co to za w ogóle pytanie, ile mam w bicepsie? Dużo! Może też trzeba mieć na przykład rozumienie szachów na poziomie 2200, aby zrozumieć Wielkiego Iwańczuka. Możliwe, tak, szachista, masz rację. No, tak, no to prawda. Nawet jak Kasparow miał jakieś tam streamy, to wiecie, Kasparow, kiedyś to był taki niedostępny. Książkę jakąś jego miałeś, czy coś, to coś fantastycznego. A teraz wszystko jest dostępne i nikt prawie nie ogląda. Czy miałem taki moment, że chciałeś pracować gdzieś indziej? Mam na myśli nie z szachów. Byłem na różnych studiach, to raz, a dwa, wiesz co, nie, bo ja lubię szachy, po prostu nie wiem, no po prostu na szachach się znam, ale też lubię to, po prostu to lubię. Dlaczego mam rezygnować z tego, co lubię? A czy coś innego chciałem robić? Nie przypominam sobie za bardzo. Mógłbym zostać na przykład rentierem. No wiadomo, to niełatwe. Ale jakbym był rentierem, to bym jeździł po turniejach, wtedy grał w szachy, nie martwiąc się o finanse, powiedzmy w ten sposób, że tam, no. Ale nie, no śmieję się oczywiście. Nie, za bardzo chyba nie myślałem o niczym takim. Lewy przez Czeskoma, ale wydaje mi się, że sam sobie wypracował tą markę troszeczkę. No wiadomo, że tam jakieś korelacje musiały być. Większość ludzi ma 1000-1200.
No i bardzo dobrze, bo dla takich właśnie osób coś fajnego szykuję, słuchajcie, w maju. Ale to będę ogłaszał spokojnie. Coś fajnego wam szykuję. W połowie maja dokładnie. W niecałej połowie. Jestem trenerem. Znaczy nieoficjalnie na papierze, bo chciałem robić papiery trenerskie, ale wybuchła pandemia wtedy. Mam instruktora szachowego. Jeśli chodzi o papiery. A teraz papiery są nieistotne. Iwanczuk robi fantastyczne analizy, aczkolwiek od 13 dni nie miał streamu. No, nie ma się co dziwić. Mam nadzieję, że jest ok. Ale jest ok, bo Prochorow ostatnio, Olek Prochorow udzielał wywiadu dla Infoszacha i opowiadał trochę o szachistach. Turniej w połowie maja? No nie. Nie. Nie mogę tego zdradzić, bo prawdopodobnie to, co szykuję, to nie będzie dla wszystkich, albo nie wszyscy będą chcieli skorzystać. Tyle mogę powiedzieć. Ale nic więcej nie zdradzę. Miałeś 900, teraz masz 700. A spokojnie, spokojnie, ranking jest nieistotny. Nie, to nie chodzi o wolne, spokojnie, spokojnie. Nic nie powiem, moi drodzy. Ktoś chce być moim znajomym. A, niech będzie. Nie znam człowieka. Przetrenowanie? O co chodzi? Przetrenowanie? Z czym? Niestety dla poziomu 1800-2000 jest bardzo niewiele kontentu. No ale wiesz, to jest już taki, powiedzmy... co ty, Kacprze, mi tutaj piszesz? Oż ty, mam cię. Nic ci nie powiem. Co, że tobie coś szykuje? Nie jesteś pępkiem świata. A, dobra, Jarosław, okej, bo ja tu nie w temacie. O czym sobie rozmawiacie, spoko. Ale zobaczcie, jak to jest? Ja nie gram w szachy, z wami gadam, a was jest coraz więcej na czacie. Miło mi, serdecznie mi miło. Dzięki. Wracając do pytania właśnie, że 1800-2000 nie ma za dużo kontentu, no bo to jest, no tak, no. Na tym poziomie myślę, że już zawodnicy po prostu idą dalej i tyle. Aha, że nie ma kontentu, dobra, nie o to chodzi. No nie ma, no nie ma za dużo, tak. No ale można sobie pooglądać, powiedzmy, Agatmatora, jakieś analizy, no nie wiem, czy one nie są za proste. Hikaru można sobie pooglądać na przykład. Lubię sobie grać w szachy, ale często irytuje mnie, że przeciwnik zna debiut czasem nawet do 20 posunięcia. Czy są jakieś debiuty, które można grać po prostu na głowę w dzisiejszych czasach? Są. Na, zależy na jakim poziomie, ale jak jesteś na takim poziomie początkującym, powiedzmy, no to polecam ci na przykład zagrać obronę nowoczesną, tudzież obronę piwca, to jest dosyć podobne. Tam już od dwóch pierwszych ruchów grasz sobie na głowę. Trąbowski, no tak, różne rzeczy można grać. D4 sobie można grać, albo domek sobie ustawiasz po prostu, albo jakąś partię angielską najprostszą, czyli domek, czyli skoczka na F3 wyprowadzasz. Coś w tym stylu. Dobra, aha, po 8 rundach zawsze była przerwa, ale mamy długą przerwę. To oczywiście można sobie na YouTubie przewinąć pasek, będą też rozdziały. No szachy Fischera owszem, no ale myślę, że jak ktoś klasycznie chce grać. No, niektórym tak, niektórzy pisali, że właśnie im tam ranking wzrastał. Bardzo mi miło z tego powodu. Z partii angielskiej Krakowskiego. No tak, Maciek jest specjalistą. Sporym specjalistą w angielskiej. Ale żeby sobie tak troszkę spróbować zrozumieć, to polecam sobie poanalizować partię. Nie każdy lubi analizować, no ale nie ma nic na skróty, no niestety. Wziąć książkę szachownicy i sobie poanalizować partię takich starych arcymistrzów, że tak się wyrażę, tych nawet już nieżyjących,
Oni grali bardzo mądre szachy i te czasy już nie wrócą. Nie będzie. Znaczy, bo na przykład analizowanie partii Carlsena teraz nie ma kompletnie żadnego sensu. Bo on gra tak niezrozumiałe szachy dla zwykłego zjadacza chleba, że to jest bez sensu. Ale jak już sobie analizujemy partię Kasparowa z dawnych lat, czy powiedzmy jakiegoś takiego Korcznoja, czy Smysłowa, czy nawet Capablanca, Rubinsteina i tak dalej, no to jest super. To polecam, ale to trzeba lubić szach. Oczywiście nie każdy to zrobi, bo to trzeba wykonać wysiłek. Trochę pracy w to włożyć. Maty w siedmiu ruchach widziałeś? Czasem forsowne maty, tak, mogą mieć dużo posunięć i nie są trudne wtedy. Królewską indyjską polecam przede wszystkim Szachusia. Dobra, żarty. Ale polecam z tych top, to Hikaru Nakamura, zdecydowanie, Radżabow, ale z tych starszych zawodników to Gufeld był świetny, Geller był niezły, i Smirin Ilija w ogóle. Smirin Ilija to jest bardzo ciekawy zawodnik, arcymistrz, naprawdę, w ogóle jego partie mi się najbardziej podobały z królewsko-indyjskiej. Powtarzam to wiele razy, to jest debiut, który tak fantastycznie rozwija w szachach, mega. Ja też wielu debiutów siwy nie lubiłem, a do niektórych się przekonałem. Na przykład do sycylijskiej. Nigdy nie lubiłem sycylijskiej, a teraz jak najbardziej spoko. No jak to grać? No nie powiem Ci teraz, bo musiałbym tutaj jakieś warianty tutaj sypać. Tak, zgadza się, Chuck, brother. Kasparow grał świetnie, też Kida, to prawda, zapomniałem o nim. Kasparow się uczył od Zuraba Aizmay Parashviliego. Gruziński arcymistrz, jego trener. Polecam również. Miałem okazję z nim zagrać, słuchajcie, też z kilkadziesiąt buletów na Czeskomie swego czasu. Na żywo też widziałem. Świetnie wyglądający facet w ogóle. I poziom jego siła gry kiedyś to było ponad 2700. Oglądałem film o szachach na kanale Historia bez cenzury, tak. Możesz dokończyć. Dobra, mamy panią, słuchajcie, Islandia, lecimy. Najlepsze życzenia życzę. Najlepsze życzenia życzę pani. Lenka Ptacnikowa. C4. Zagrajmy E5. W ogóle arcymistrzyni, nie? Co? Co to jest w ogóle? G4? G3 chyba chciała zagrać, to musi być błąd. Myślę, że misklika pani zrobiła. Zagrajmy D5, żeby tutaj uderzyć. Albo tak. Atakując wieżę. Może jeszcze lepiej. Hetman będzie musiał uciec, ale jeszcze atakujemy wieżę. Jak zagra tak, to tu. Nie, nie będę mógł tak zagrać. To wrócę tu i będę chciał dać mata. Może w ten sposób. Albo tak zagramy i będę chciał dać mata. A może się pomyli. Zagra tak, my tak. Ona zaatakuje hetmana, a my damy mata. Ale by było co? Znowu byśmy sobie pogadali. Parcie, cyk. Poproszę, skoczek C3. Nie. Skoczek C3! Mat w pięciu! Przepraszam. O Jezu, przepraszam panią, dzisiaj dzień kobiet, a ja w pięciu ruchach. Masakra, nie? Ja cię kręcę. No nie, to chyba rekord najszybszego mata. No, słuchajcie, to jest rekord najszybszego mata w Title Tuesday. Nie no, przepraszam panią, bardzo panią przepraszam, ale no, uśmiałem się po pachy. No i znowu mamy przerwę, co? No dzisiaj to tylko siedzimy i gadamy. Co się dzieje? Nie no, słuchajcie, ja jestem przekonany, że ta pani się pomyliła teraz, grając G4, jeszcze raz to powtórzę. Na pewno ona chciała zagrać posunięcie G3. Jestem przekonany, że chciała zagrać G3. Mis kliknęła, prawdopodobnie. No ale tutaj, że nie zauważyła tego, no to się dziwię. Bo jakbym zagrał tu, no to ona by już tego mata dostrzegła. Jestem przekonany hetmanem, bo to się narzuca. Tytuł na YouTube będzie mat w pięciu. Rekordowy mat 5. Myślałem o tytule 3 walkowery z rzędu. A, zobaczymy.
O, właśnie. Zrób, proszę, ja ciebie, Kacprze, ankietę. To wy zdecydujecie, jaki zrobić tytuł. Tak mniej więcej. Czy rekordowy mat w pięciu, czy powiedzmy trzy walkowery z rzędu, coś takiego. Mógłbyś, Kacprze, zrobić ankietę tutaj na Twitchu? Tak z ciekawości. No nie, no nie, no słuchajcie, no nie, no, ale to jest coś. Po prostu ja cię kręcę. To jest kawałek dechy, kilka figur na szachownicy, a człowiek się śmieje, płacze, stęka, cieszy się, no coś nieprawdopodobnego. Cóż dostałem? Subskrypcję, dziękuję serdecznie. Champ3R, dzięki bardzo. No tak, dostałem prezent od pani na Dzień Kobiet. Nie no, kurde. Dobra, no nie znęcajmy się już. No zdarza się oczywiście, no, ale zobaczcie, to jest jeszcze arcymistrzyni, WGM-ka, nie? No to po prostu jest niespotykana sytuacja. Masakra. Przepraszam za te moje śmiechy. To nie są takie szydercze śmiechy. Dobra, zobaczmy jak gra Hikaru. Z kim gra Hikaru? Gra z chwila, czy to nie jest Anish Giri? Nie. No wiem, że Hindus, ale po zdjęciu myślałem, że Anish Giri. No zobaczymy, jak tutaj Hikaru się będzie sprawował. Gra z liderem. Jaki tytuł? Dałeś ankietkę? Mat w 5 na 8 marca. Trzy walkowery z rzędu. Okej, okay. No widzę, że mat chyba góruje. No ale mało głosów na razie. 6 głosów tylko. Hello! Czy są tu aktywni na czacie? Nie no, wiem, że zaraz tutaj poankietujecie. No tak, widzę, że tutaj przewaga jest jednak z tym matem, bo to się tak rzadko zdarza, że faktycznie zdarza się bardzo rzadko. Ale pani zrobiła mi dzisiaj dzień. Masakra. No 22 do 2 w głosowaniu. Dzięki Kacper za tą ankietę. Pff. Masakra. Czy dzisiaj będzie streamował niejaki Mariancello? Podobno ma streamować, to byśmy do niego później poszli, rajdzika strzelili. Dobra, włączę silnik, żeby było więcej zabawy dla nas. Zobaczcie, jaką przewagę pokazują. Ha, bo jest jakość więcej u białych. Okej. Okay. I Nakamura wygrał. No ładnie. Tylko silnik włączyłem i już wygrał. Badur Dżobawa. Czy będzie można sobie ze mną zrobić zdjęcie w Bydgoszczy? No jasne, że będzie można. Nie, ja nie uciekam od ludzi, spoko. No tak. Nie, no tutaj wiadomo, że tam jakoś więcej na tym poziomie to czasami się nie chce grać. I co tu się dzieje? Równiutko pokazuję, jak to wygląda w figurach. Jakość więcej po stronie białych, ale z uwagi tutaj, ja cię skoczek taki podstawia tutaj i co? I co on widzi w ogóle? Bo ja nie widzę nic. On coś tu widzi? Co to za ruch? Mistrz. Według oczywiście silnika, tak? No ja tutaj nie widzę żadnej opcji jeszcze. Może coś jest. A, wymiana hetmanów. Oj, 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 oj. To jest dobre dla białych. Zdecydowanie. Król G3 bym zagrał. A on wziął pionka. Słusznie też. Król G3. Oj, podstaweczka. No tak. A gra dalej.
A tu jeszcze pułapki jakieś ładnie odszedł, trzeba przyznać. I co? I tutaj? Nic się nie dzieje. O, Badur Dżobawa, mocny, mocny chłopak. Mocny arcymistrz. Cały czas w czołówce tam jest, co tydzień. A co tutaj piszecie jeszcze? Moja wiedza z szachów, wyprowadzenie figur, centrum roszada. No i ciężkie figury. Słusznie. Niech się dzieje wola nieba, zgadzam się. Osobiście jestem przeciwny takim demonstracjom, zazwyczaj nie przynoszą żadnych skutków, a może nawet odwrotnie od zamierzonych, a tylko moje osobiste zdanie, nie mam do tego całkowitej pewności. Mówisz o tym bojkocie, tak? No, każdy ma swoje zdanie, oczywiście. Ja tu mówię, to nic personalnego, no a ktoś może inaczej odebrać to, ale jeśli o to chodzi, oczywiście. Właśnie a propos streamów, to jeszcze jest Ben Finegold. Grałem z nim również. Też merytorykę, okej. Okay. No ale on ma większą widownię zapewne, bo wiadomo, język angielski, Stany Zjednoczone i tak dalej. Międzynarodowo w każdym razie. No ale fajnie, że robi. Content. Banowanie zawodników w sportach, aha. No cóż, każdy ma swoje zdanie jakieś, oczywiście. Znaczy, ja się nie tłumaczę, Piotrze, spoko, jest pełen luz, żadnej spinki. Nie, ja nie luz, naprawdę, każdy ma swoje zdanie, szanujmy się. Dobra, zaraz, dziewiąta runda, tak? To jeszcze dwie rundy zostały nam dzisiaj. Oby. Dobra, lecimy. Ekwador. Właśnie taka flaga. Musiałem sobie przypomnieć. Ekwadory. Dobra, lecimy z królewsko-indyjską. Go. Czy mogę roszadę zrobić? Sprowokujemy. Widzę, od ręki tutaj ciśnie. Tak. Dobra. No to co? Klasycznie A5. No dajmy szacha gońcowi. Okej. Tak. Tutaj jeszcze grozi. A, już nie grozi. Słusznie. No dobra. Tutaj. Słusznie. Mogą w sumie zagrać tam. Ale nie zagrałem. Ale dobrze, ruch zagrał, bo teraz tu mi grozi. Jak zagram tak, on mi B4 przykosi. No dobra, przykosi B4, to będzie B4. Nie mam innej możliwości. On już nie ma Białopolaka. To jest chyba cenna informacja dla mnie. Wracam i tak będę chciał grać. F5. Dobra, tutaj może coś próbować. Aha, dobra, już wiem co chcę zrobić. Dobra, F5 trzeba grać. Lecimy. Im szybciej, tym lepiej. Jak tak, to tak. Tak, trzeba grać chyba. Tu grozi bicie? Nie, tu nie grozi bicie. O, zbił, jednak zbił. I co, przerzucę się teraz skoczkiem? Koncepcję gry może zmienić. Aha. Dobra. Idę tam pionkami. Nie będę się w ogóle czaił. A, sprytnie, sprytnie mi pograł. Tak muszę. On tutaj trochę mnie zmiażdży. Dobra, ale tu się bronię. Tu wyjdę za chwilę. Ojejku. Takie to łatwe było, co?
tu jeszcze mogę pionka oddać. No tak muszę chyba zrobić. Wygląda to fatalnie, niestety. Figura mniej. Mam za swoje. Czy hetman B7? Ale nie zagrał hetmanem na B7. Tu grozi. Nie, no białe mają oczywiście wygraną tutaj na no, milion sposobów. Okej, tutaj mi tego skoczka złapie. Nie wiem, niech próbuje. A pewnie tak może zagrać. Najprostsze. I wymienić. Gram bez figury, tak po prostu. Żadnej kontry. Tam chcę wejść. No tutaj bym grał na jego miejsce. Będę musiał wymienić, zagram sobie wieżą. No uderzę tak, no bo coś muszę próbować. Tu chcę zagrać. A to bez znaczenia. Jakieś takie ruchy, coś tam, cokolwiek w sumie. No dobra, to próbujemy jakichś wymian. Gońcem powinien wybić. Skoczek tu silny. Dziwnie gra teraz. Trochę mnie pogniótł. Czyli coś tam pograne było nie teges. No, skoczkiem nie może zbić, bo tu jeszcze mi da szansę. Co? Co on w ogóle gra? Daj mi jakąś super szansę teraz. On mi daje super szansę na cokolwiek w tym momencie. Jeszcze zbił. No dobra, tutaj teraz grozi. Ja mogłem zbić tutaj. Aj, 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 aj. Mogłem zbić tam. Kurczę, nie pomyślałem. Teraz taki ruch. Czy ja nie mam tu wygranej pozycji w ogóle? Znaczy tutaj pewnie jakieś kontry może próbować łapać. Tutaj królem będę czmychał tak. Bo zagram sobie wieżą na F2. Słuchajcie, czy ja nie mam tu wygranej pozycji? Dobrze zagrał. Teraz gram tu, bo chyba muszę. On mi bije. Tu. Bije. Tu. Bije. Tu. I tu gra. Ładnie zagrał. Ładnie zagrał. Słuchajcie, a tutaj? Dobra, ja muszę tak. On mi zbije i. I gram po prostu tutaj, no i remis będzie dobry dla mnie. O ile będzie szachował cały czas. Może jakoś inaczej uciec. Wymienił hetmany, ojejku. Fatalnie pograłem. Szkoda, kurde, blisko było. Aż zobaczę potem w analizie, czy ja czegoś tam. Nie miałem więcej, no bo aż po prostu się prosiło, żeby tam coś ugrać. Szkoda, szkoda, było blisko.
gość dawał mi duże szanse, naprawdę. Jakiegoś pacika, co? Ciężko będzie tutaj spatować. A, mat, ok. No, mam za swoje, spoko. No dobra, to, że podstawiłem tam figurę, to jest jedno, ale jestem ciekawy, on to w ogóle tak pograł, że aż poczułem, że mam wygraną. Nie, no zobaczcie, minus 5. Błąd, tutaj, po ruchu mówiłem, prawda, przed ruchem, znaczy po ruchu mówiłem, że tu mogę wybić. Kurczę, balans, tutaj wybić, bez dwóch figur, ale byłaby piękna partia. Znaczy pięknie by się zakończyła. Tutaj jednak, ale nadal nie jest tak prosto. Hetman zbił tutaj. No i zobaczcie, jednak silnik mówi wieża F2, to co zagrałem. Tutaj bicie i trzeba się godzić z remisem. Tak, tak, ale ja pograłem, aha, tutaj zagrałem i to przegrywa, no bo wymiana hetmanów. Tego nie widziałem, to tutaj powinien grać uczciwie. Ajajaj. Nie no, trzeba być zadowolonym. Co z tego, że wtopa tam? Nieistotne. Dzisiaj 3 wtopy. Podobają mi się te partie. Naprawdę mi się podobają te partie. Tak, ale Broda nie gra już w Tightlet. Gra? No tam bawił się w jakieś inne głupotki. No spoko, no to nie gra. Ale zobaczcie, no kurczę, no, bo tak blisko. Odruchowo, za szybko zagrałem. No bo tutaj zdecydowanie wtrącenie byłoby najlepsze, bo jednak grozi mat, potem wzięcie figury. Nawet jakbym tak zagrał i bronił się od mata, to ja po prostu biję tu i te pionki są bardzo, bardzo groźne w połączeniu z wieżą i z hetmanem na tej linii. Tutaj byłoby pięknie. No dobra, ale jeszcze jedna partia przed nami. Tutaj pani z Islandii nam poprawiła humor. Cały czas nie mogę z tamtej partii. No ale tutaj uczciwie dostałem za te śmiechy, chichy. No dobra, pani z Ukrainy. Ale dzisiaj dużo kobiet w ogóle, nie? No i jedziemy. No to co? D4. D4, C4 i skoczek F3. Dobra. Okej, H3 jakieś zagrajmy, żeby nie było tu niespodzianek. E4. Walka, nie? Ciekawe dzisiaj te Tightlet Tuesday, bardzo ciekawe wyszło. No zbijemy, bo chcę wejść tam skoczkiem i tam hetmanem poszać. Ale to jest chyba też dobrze tutaj po wybiciu skoczek F6. No ale pewnie musi się zastanowić tutaj dziewczyna. I zagramy G4 i teraz ten goniec będzie bardzo ograniczony i to właśnie chyba jest dobre. Przynajmniej tak mi się wydaje. Teraz wybiję, zepsuję pionki, wejdę do centrum, zagram goniec G2, zrobię roszadę. Tu jeszcze jakiś grozi zagranie gońcem na G4. Ja się na szachach aż tak bardzo nie znam. Ale strategia tutaj będzie pewnie działała bardzo mocno. Okej. Dałem ci mata w ruchu w 5 zamiast kwiatku, bo mam chęć. Ja to takie mariancellowe chyba tytuły. Dobra, teraz się zastanawiam dalej, co tutaj zagrać. Tak zagram i tutaj. Jak będzie D3, to po prostu zagramy wieżą na B1 i pionek D3 będzie zdjęty. No bo tutaj nie ma co się rzucać na przeciwniczkę. Tutaj pionek jest podstawiony. Czy do końca tutaj? Jak zbije to w przelocie. Ładnie zagrała. No dobra. Gramy goniec G5. Tu ewentualnie się przestawię. Jakieś F4 w przyszłości. Tutaj niby jest taki dobry pionek w sumie, ale tu jest słabość na D6 i tam się będziemy skupiali.
Jakoś tak. Jakoś ten broda tak się nazywa. Aha, już widzę. Tutaj, tutaj, tutaj. Po prostu gram od razu. Okej, przeciwniczka dostrzegła moje niecne zamiary. F4 przykurzymy, bo jak tak, to F5 będę chciał grać do centrum. W ogóle teraz F5 mimo wszystko. Próbuję tutaj ugryźć z tej strony. Słusznie zresztą. Nie, no idziemy F5. Wybiję to. Idziemy F5, jak wybiję. A, ten goniec tu stoi, zapomniałem. Jak wybije to pionek, hetman G4. Hetman nie może tutaj nigdzie ruszyć czarnych. To jest plus taki ruch teraz. Nawet tutaj się pokuszę o bicie. Wymiana. No mogę wybić i wybić tu. Tak też prosto chyba zrobimy. Skoczek na E6 się właduje, zrobi się niebezpiecznie. Dobra. Chyba F6 będzie działać, z tego względu, że tutaj grozi posunięcie z matem za chwilę. A jak tak zagra inaczej, a właśnie zagrała. Jeszcze mam szacha fajnego. Tylko to nie koniec. Tak, jeszcze tu teraz grozi mat. Chyba nieunikniony w ogóle. Prawie nieunikniony. No to teraz skoczek F6 i tutaj wybijam. No to jest... Miazga pionami. Miazga, miazga. Tu jeszcze wieża wisi. Pytanie, czy bić? Chyba tak. Nie można zbić hetmanem, bo wjeżdżam z matem. Ale trzeba przyznać, sprytnie do końca gra zawodniczka. Może tak w ogóle? Tak, chyba wystarczy. Aha, skoczek na E3 jeszcze jest. Tu grozi, muszę wrócić. Wieżę oddam, ale ona nie zbije. Zbiła. Hetman F6 grozi. Po prostu tutaj sobie wstawię wieżę. Mat, nie? Chyba mat. Dziękuję bardzo. 5 punktów dzisiaj. 5 punktów na 8. To chyba niezły wynik, nie? No i dobrze. Całkiem sympatycznie chyba wyszło dzisiaj.